Akademickie Radio Campus 97,1 FM. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. A moim drugim gościem Leszek Pochroń-Frankowski, wiceprzewodniczący Forum Stowarzyszenia Młodych Dyplomatów. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. O Nigerii będziemy rozmawiali. O Nigerii po wyborach już prezydenckich, po zwycięstwie Muhammada Buhariego. Ale na początku, Nigeria jest tak naprawdę najludniejszym państwem afrykańskim. Według PKB jednym z najbogatszych krajów. Oczywiście jest bardzo duże rozwarstwienie i te pieniądze nie trafiają do wszystkich. Pieniądze z ropy i z surowców naturalnych, ale według PKB jednym z najbogatszych krajów. No i stąd wybory w tym kraju obserwował cały kontynent afrykański. Również Zachód się skupił na tych wyborach przez to, że w kraju działa Boko Haram. Obawiano się fałszerstw, obawiano się tego, że te wybory zostały przełożone. Obawiano się, że to przełożenie wyborów może również powodować fałszerstwa. Okazało się, że tak nie jest. Znaczy, że te wybory były, na ile mogły, były naprawdę demokratyczne i doszło do tak naprawdę pierwszego w historii Nigerii przejęcia władzy w sposób demokratyczny. Opozycja bez przewrotu stanu, bez zamachu przejęła władzę. No pytanie może proste, ale dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat te wybory w 2015 roku były takie i pierwszy raz w historii udało się w sposób bezkrwawy zmienić władzę, tak jak to powinno wyglądać w demokracjach? Ja uważam, że demokracja nigeryjska, jak i inne demokracje na kontynencie afrykańskim dojrzewają w różnym tempie i jest to związane z wieloma czynnikami. Na obecną chwilę w Nigerii udało się przeprowadzić wybory w sposób, daje na to bezpieczny i w sposób uczciwy. Jak pan dobrze zauważył, zostały one przełożone z początku stycznia tego roku o 6 tygodni, nie ze względu na podejrzewanie fałszerstwa, ale podejrzewam, że ze względu bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa. Opozycja twierdziła, że Goodluck Jonathan może kombinuje i kryje za tym argumentem bezpieczeństwa, kryje to, że chce je sfałszować w jakiś sposób. No, ale okazało się, że na obecną chwilę opozycja już nie będzie tego negować po wygranych wyborach. Oczywiście były takie obawy przez opozycję. Pamiętajmy, że główny opozycjonista jest muzułmaninem z północy, także jego koncepcje co do bezpieczeństwa wyborczego mogły być trochę inne niż partii czy prezydenta rządzącego jeszcze przed wyborami. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wyborów i to historyczne przekazanie władzy, to faktycznie jeżeli 29 maja, bo dokładnie to jest dzień, gdy obecny prezydent elekt przejmie władzę od prezydenta obecnego Goodlucka Jonathana, to będziemy mieć pierwsze w Nigerii historyczne pokojowe przekazanie władzy po latach, po dekadach różnego rodzaju przewrotów wojskowych, odbieraniu władzy przez krwawe demonstracje i przez niedemokratyczne procesy. No, obserwujemy to ze spokojem i też z dużym napięciem, oby tak się udało. Nigeria, jak pan dobrze zauważył, jest pierwszą ekonomią, gospodarką kontynentu afrykańskiego ze względu na wydobycie surowców. Także ogromne skupienie ma całe środowisko międzynarodowe, któremu zależy na, tak przypuszczamy, że zależy na pozytywnym zakończeniu wyborów i procesu demokratycznego, który będzie dążył do ujednolicenia i do równowagi w kraju, co też da przykład na kontynencie i w krajach, które są sąsiadami Nigerii, bo również Nigeria w swoim oddziaływaniu wewnętrznym daje znak do krajów sąsiednich na temat sytuacji politycznej i temat tego, jak na kontynencie będą się miały innego rodzaju procesy. A czy ta presja świata to spojrzenie świata na Nigerię, presja świata na Goodlucka Jonathana, żeby pokonał Boko Haram, obserwowanie przez cały świat tych wyborów i samo zagrożenie ze strony Boko Haram, to mogą być te czynniki, które zdecydowały, że właśnie ta władza została przekazana pokojowo i Goodluck Jonathan, prawdopodobnie, bo do 29 maja nie sądzę, żeby się dużo zmieniło, jednak prawdopodobnie tą władzę odda pokojowo, nie będzie próbował za wszelką cenę utrzymywać się na stanowisku. Tak, podczas konferencji prasowej już po ogłoszeniu wyników Goodluck Jonathan pogratulował prezydentowi elektowi dobrego wyniku. Powiedział, że oczywiście pokojowo odda władzę i myślę, że
sytuacja konfliktowa wewnątrz kraju daje pewnego rodzaju przesłanki, pokazuje społeczeństwu, pokazuje też władzy, że są sprawy ważniejsze niż sama władza, tylko dobro narodu i konflikt, który trwa wewnątrz kraju, powodowany przez Boko Haram, jest na tyle silny, że należy dążyć do pokojowych rozwiązań, przekazania władzy i wspólnemu dążeniu do zaniechania konfliktu wewnątrz kraju i ogólnej stabilizacji. Także dodatkowo przy konflikcie i przy problemie, jaki sprawia organizacja terrorystyczna, jaką jest Boko Haram na terytorium Nigerii, problemy z przekazaniem władzy i niepokojowe zakończenie wyborów mogłoby tylko pogrążyć Nigeria. To jest ostatnia rzecz, jaką to społeczeństwo na ten moment, jak i cały region Afryki Zachodniej potrzebuje. A co my wiemy o Muhammadzie Buharim, nowym prezydencie tak naprawdę? 72 lata, były generał. Jest to już prezydent elekt, jest byłym wojskowym, emerytowanym generałem armii nigeryjskiej. Był już głową państwa w roku 83 na zasadzie przewrotu, którego wtedy dokonał. Władzę sprawował przez 2 lata. Także jest to ciekawa dość postać z punktu widzenia historycznego i z punktu widzenia sprawowania władzy w Nigerii. Próbował on też przez ostatnie lata ubiegać się o fotel prezydencki, czy ubiegał się o ten fotel w roku 2003, 2007, 2011 i w końcu w roku 2015. Do 4 udało mu się, udało mu się to zrobić. Wiele jest mu zarzucane sposobu sprawowania jego władzy, wracając do lat 80. Była to dyktatura, sam przewrót uznaje się za krwawy. Wiele opozycjonistów na tym okresie trafiło do więzień, byli represjonowani, istniała tajna policja. Także tamten okres jest na pewno bardzo trudny do wytłumaczenia dla nowego prezydenta. Jak on też sam mówi i przedstawia siebie jako osobę z taką przeszłością, ale jednak próbującą sprostać problemom Nigerii dzisiejszej. Dzieli to trochę społeczeństwo, dzieli to opinie na jego temat, także myślę, że musimy chwilę poczekać. Jeżeli społeczeństwo nigeryjskie zdecydowało tak, a nie inaczej, nam pozostaje tylko się z tym zgodzić i obserwować poczynania nowego prezydenta. Na pewno warto wspomnieć, że pokolenie dzisiejszych wyborców może zwyczajnie nie pamiętać roku 83. No tak, to eksperci podnoszą, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak to było. Tak jak u nas młodzież nie pamięta stanu wojennego, tak? To tak u nich nie pamiętają już, nie pamiętają tych rządów. Może też dlatego udało mu się te wybory wygrać i młode pokolenie nie zdaje sobie dokładnie sprawy, jakim był człowiekiem wcześniej, a może my nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak wewnętrznie skomplikowana jest sytuacja w Nigerii, jakie procesy decydowało o wyborze takiej osoby na prezydenta tego kraju, a nie innej. Dodajmy, że on jest muzułmaninem z północy, to też podobno przeważyło na wyborze, ale o tym za chwilkę jeszcze. A teraz Bulletproof i Le Rox, to chyba po francusku jakoś, nie wiem, nie znam. Bulletproof i tutaj po konsultacjach uznaliśmy, że to może La Rue jeszcze też, może to, nie wiem, no nie znamy francuskiego z kolegą realizatorem, dlatego chyba La Rue, ale moim gościem Leszek Pochroń-Frankowski, wiceprzewodniczący Forum Stowarzyszenia Młodych Dyplomatów, o Nigerii rozmawiamy. No i pytanie kluczowe, panie Leszku, dlaczego tak naprawdę Nigeryjczycy w końcu podziękowali Goodluckowi Jonathanowi i wybrali byłego dyktatora jednak, 72-letniego Buhariego, no bo eksperci twierdzą, że na pierwszy plan przebija się oczywiście nieudolność Jonathana w walce z Boko Haram, to raz. Niemożność uwolnienia dziewczynek, czy niepotrafienie uwolnienia dziewczynek. Tak. Ale też to nie wszystkie powody, prawda, jeszcze są. No na pewno jednym z powodów, który w Nigerii, jak i na całym kontynencie afrykańskim funkcjonuje od bardzo dawna, jest to problem z korupcją. A im kraj bogatszy, im zasoby naturalne są większe i wydobycie ropy w skali globalnej wyższe, tym problem korupcji może być większy i obywatele Nigerii zarzucali prezydentowi i zarzucali władzy tej i wcześniejszej, przewroty, które miały miejsce i przekazywanie władzy, ale te wcześniejszych opierało się albo powodowały te same przesłanki, czyli ucieczkę pieniędzy z eksportu, z wydobycia ropy
poza Nigerię, a nie na stołu Nigeryjczyków. Także hasłem wyborczym Goodlucka Jonathana był powiew świeżego powietrza, dokładnie tak to brzmiało, i ten powiew świeżego powietrza odnosił się do zmiany polityki krajowej wydobycia surowców naturalnych, wydobycia ropy, aby pieniądze, które z niej pochodzą, mogły trafiać do Nigeryjczyków. Prezydent Goodluck Jonathan nie poradził sobie do końca z problemem korupcji. Jego działania były za słabe. Nie miał on, może mimo chęci, nie miał on takich narzędzi, nie miał takich możliwości. Widać, że jest to zbyt zawiła i trudna do zrealizowania sprawa podczas jego kadencji, co spowodowało spadek punktów procentowych podczas wyborów na rzecz nowego prezydenta Buhariego. Czy on sobie z tym poradzi? Miejmy nadzieję, że tak. Prezydent Buhari, zanim został prezydentem elektem, a po już jego władzy dyktatorskiej, pracował przykładowo Petroleum Trust Fund, i był to narodowy projekt, który miał na celu skupić część środków pochodzących z wydobycia surowców naturalnych na rzecz Nigeryjczyków. Według kilku raportów była to dobrze zarządzana instytucja. No mimo, że około 20% tych pieniędzy z tego funduszu przechodziło na wojsko, co może pokazywać pozostałości nowego prezydenta, pozostałości jego sympatii wojskowej i ciągle jego powiązania. No ale w ogólnym rozrachunku wydaje się, że Nigeryjczycy, jeżeli tą informację dostali w sposób odpowiedni i transparentny, to taką właśnie podjęli decyzję. Tego się trzymamy i zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie w następnych latach. A co do Boko Haram, o którym pan powiedział, jak najbardziej jest to sprawa, z którą Goodluck Jonathan sobie nie poradził. I no najbardziej chyba medialna, albo jedna z bardziej medialnych, znanych spraw porwania grupy ponad 200 dziewcząt z jednej ze szkół po ponad roku, który niedawno nam minął, wciąż została nierozwiązana. Nadzieja jest taka, że nowy prezydent z północy kraju, gdzie Boko Haram jest bardziej aktywna i gdzie skupia większość swoich działań, będzie umiał, a przy okazji były wojskowy, będzie umiał poradzić sobie z tym problemem i w jakiś sposób złagodzić konflikt. Bo to co pan powiedział, ja też trochę o tym na początku, jak mówiliśmy o Buharim, że podobno też część wyborców głosowała na niego, bo właśnie jest takie przeświadczenie, że on jako, nie dość, że muzułmanin, to jeszcze z północy, będzie się potrafił dogadać z tymi lokalnymi emirami, bez których i ludnością muzułmańską, bez pomocy których no nie da się pokonać Boko Haram. Goodluck Jonathan był chrześcijaninem z południa. Ludzie mu zarzucali bardzo często, że on tak naprawdę się nie martwi za bardzo tym, co się dzieje na północy kraju, bo to są najbiedniejsze regiony kraju, więc nie będzie sobie głowy zawracał. No tak, to przemawia właśnie za Buharim, że jest muzułmaninem, że będzie się mógł dogadać czy lepiej zrozumieć problemy północy, a przez to zyskać sympatię ludzi w walce z Boko Haram, ale czy on ma jeszcze, czy my już znamy jakiś jego plan walki z Boko Haram, ostatecznego zlikwidowania Boko Haram? No, w jednym ze swoich oświadczeń prezydent elekt nawiązał do tego problemu i do rozwiązania kwestii Boko Haram na terenie Nigerii. Zaznaczył, że jest to sprawa nie tylko nigeryjska, ale też i sprawa międzynarodowa, bo Boko Haram również działa w Czadzie, działa w Nigrze, działa w północnych częściach Kamerunu. Pomysłem nowego prezydenta jest współpraca międzynarodowa na rzecz rozwiązania kwestii Boko Haram. Już odbywały się wspólne międzynarodowe działania w sprawie Boko Haram, wojsk połączonych Czadu, Kamerunu, przy wsparciu RPA, nawet i wsparciu lokalnych, co może wydać się zabawne, ale pokazuje, jak problematyczne, jak trudne rozwiązania przy wsparciu lokalnych myśliwych, czy nawet lokalnej społeczności, która nie jest zawodowym wojskiem, a jednak przyłącza się do neutralizacji Boko Haram. To odbywało się wcześniej. Jeżeli nowy prezydent będzie miał na to pomysł i będzie miał wsparcie międzynarodowe i będzie umiał z wojskami państw sąsiednich, ale i państw UNIAF i z państwami Unii Afrykańskiej się odpowiednio porozumieć, to może jest to jakiś nowy pomysł i
nowe rozwiązanie tego konfliktu, aby tak się stało. No zostaje nam czekać tak naprawdę, bo jeszcze ciężko powiedzieć, co zrobił, bo tak naprawdę, tak jak pan powiedział, no dopiero jest prezydentem elektem, 29 maja przekazanie władzy, no i będziemy śledzili sytuację w Nigerii, czy pomysły Buhariego. Oczekiwania są ogromne. Jak po wyborach prezydenckich w wielu krajach, gdy przychodzi ta władza i hasła wyborcze mówią jedno, działania pokazują, co będzie dalej. No i zobaczymy, czy się nie włączą Buhariemu takie ciągotki dyktatorskie, bo może będzie chciał zwiększyć swoją władzę w sposób taki, jak to zrobił w latach 80. No ale to... Część społeczeństwa obawia się jego chęci, może albo pamięta jego działania z lat 83-85 i oby tak się nie stało, oby jego władza była jak najbardziej sprawna i demokratyczna z poszanowaniem praw obywatelskich. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, ale pamiętajmy, że już duży sukces w Nigerii mamy, a tym sukcesem są pomyślne wybory przeprowadzone w bezpieczny, odpowiedni sposób i pierwsze w historii pokojowe przekazanie władzy, co miejmy nadzieję da początek nowemu otwarciu w tym państwie i sprawowaniu władzy na zupełnie innym, wyższym poziomie. I oby tak było, a o Nigerii z Leszkiem Pochroń-Frankowskim, wiceprzewodniczącym Forum Stowarzyszenia Młodych Dyplomatów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.